Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Kato. A konkretnie to Kato Buttered Cat, czyli taki kot, który jest z masłem. Chyba, tak to można by przetłumaczyć. Moi drodzy, gra generalnie to jest gra, w której będziemy mieli do rozwiązania masę zagadek, masę różnego rodzaju logicznych problemów i tak dalej, więc prawdopodobnie bardzo szybko ja się tutaj wyłożę i kompletnie rozłożę, ponieważ nie będę miał czegoś rozwiązać, jak znam siebie. No ale kto wie, może jakby łaska tutoriala na mnie spłynie i cokolwiek sobie poradzę, przynajmniej z początkowymi 20 minutami, bo tyle mniej więcej chcę wam zaprezentować z tej gry. No i jeśli wam się podoba taka forma prezentacji gier, jaką tutaj uprawiam na kanale, to zachęcam was do subskrypcji kanału, będzie mi cholernie miło, naprawdę, bardzo miło mi będzie. No ale nie przedłużam, wchodzę w nową grę, rozpoczynamy naszą zabawę z tym kotem tutaj. Zobaczcie, jaki piękny kot, taka bułeczka, jaka muza. O, jest i masło, to chyba właściwie jest pos. Chyba jest masło, to może być, nie, to jest masło. Ser to by był dziwny ser, no ale jest kot, jest kanapka. No i jak wiadomo, co teraz? No bo kot spada na cztery łapy, a wiadomo, że chlebek, no wiadomo, jaką stroną chlebek spada. No więc właśnie, co teraz zrobić? Można powiedzieć, że paradoks jakiegoś rodzaju fizyczno... że tak powiem, egzystencjalny. Dobra, tu jest nasz kotek, on sobie spokojnie śpi, możemy się nim poruszać. Nie możemy nim, co ciekawe, skakać, jestem, ale możemy miauczeć, więc jakby już jest i tak lepiej, niż mogłoby być. Może jak zgarniemy... O! To żeśmy zepsuli. Ale to chyba nie problem. Halo, budzić się ludzie w tej... Nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. W stacji kosmicznej, stacji podwodnej. Trzeba wstawać natychmiast. Dobra, oni nie chcą wstawać. Może ich tutaj nie ma po prostu w sumie. Możemy zrobić mleko. Okej. Okay. O, jedna kropla. Wszystko się spierniczyło. Ludzie, nie ma mleka. Ja tutaj umrę. Jestem kotem z długim ogonem. Dobra, idę stąd. Zepsułem mleko. Zepsułem świat. Nie mogę... mogę się potem spinać. A, proszę bardzo. Ale dlaczego nie mogę skakać? To jest moje pytanie. Straszna jest to rzecz, że nie mogę skakać, ale mogę tutaj zrobić pyk i mogę sobie przejść przez taką rurkę, bo jak wiadomo, koty mają wszystkie właściwości wody, więc się dostosowują do pojemnika, w jakim są, a jeżeli tym pojemnikiem jest rura, to po prostu przez nią przejdą pięknie i tutaj sobie hapsamy dalej. Okej, okay. Na razie to nie są zagadki logiczne chyba. Jesteśmy tostem! Tost ma kompletnie inny sposób działania, jak widzicie. Może skakać, ale to wszystko, co może zrobić. Czy on się przylepi? On się przylepi. Pyk, pyk. Pyk, pyk, o. I trzeba jeszcze uważać, bo właśnie jak się przesadzi, to się leci w inny sposób. Można zmienić kierunek skoku. Nie, dlaczego? Ja chciałem... Dobra, jeszcze z tym. Wracamy tam. Pyk, proszę bardzo. Mogę też po prostu tak zrobić, żeby po prostu użyć, że tak powiem, minimalnego skoku, ale okej. Okay. Idziemy sobie dalej w prawo. Teraz tak, muszę chyba zrobić... Nie, albo my spadamy jeszcze po jakimś czasie. Okej. Okay. To, że zaszarżować skok możemy, to ja wiem. Pytanie brzmi, co w związku z tym. Tutaj wcale takie to proste nie będzie. Okej, okay, mogę troszkę jednak w ten sposób to zrobić, dobra. Jak załadujemy, to dużo możemy zmienić w tej kwestii. Czy to cholerstwo znowu nawala? Kotowi jest smutno. Nie ma mleka, nie ma masła. A ja potrzebuję masełko na moim ciele. Kotu też jest smutno. Ta, musimy znowu wybrać się w podróż, żeby odnaleźć te cholerne komponenty. Dobra, to co? Puf. Jest, mamy teraz kota. Możemy skakać! A czy możemy robić... Nie, nie możemy niczego. Możemy po prostu... Wow! Okej, możemy się zmaszować kompletnie i polecieć w przestrzeń. Czy chcemy w to oko wpaść? Najwyraźniej tak, to chyba nie było oko w ogóle, to był chyba jakiś portal międzygwiezdny albo coś w ten deseń. Ale dobra, czyli możemy w ten sposób zadziałać. Czyli trochę się bardziej zrobiło zręcznościowo, że tak powiem teraz, niż zagadkowo. Może ja się pomyliłem, może to nie jest gra z zagadkami, może to jest gra po prostu zręcznościowa. Nie wiem, ale wiem, że jest bardzo artystycznie i jest prześliczna. Tego rodzaju taka pikselizacja, ale jednocześnie z takim jakby zamgleniem, nie wiem jak to końca nazwać, no prześliczna sprawa. Jestem ciekawy, czy to ma jakieś znaczenie, że poszliśmy akurat dołem i czy mamy jakiś limit, jeżeli chodzi o te obroty. Czy oni zrobili przypadkiem statuę naszej dwójki? Bo na to, że ci nowicjusze naprawdę się patrzą na nas z podziwem. A dlaczego nigdy ich nie spotkaliśmy? To jest dobre pytanie. Co się stało z nowicjuszami, nie? Czyżbyśmy generalnie grali... Ja nie jestem pewien, bo ja nie znam franczyzy. Może to jest druga część tak naprawdę. Ale trudno, nie przeszkadza mi to. Nawet jeżeli to jest druga część, to my się tutaj będziemy dobrze bawić w tej drugiej części. No, a o kotach i masełkach przecież... O! Trzeba... Aha, można się też zdisassemblować. Okej, okay, jak się zdisassemblujemy, to wtedy pyk. Dobra, można zrobić tak. Ej, zaraz, pyk. Możemy się teraz znowu zasemblować i możemy iść dalej.
Czyli ten element jakby utraty siebie, to będzie jednak znaczący, że tak powiem. Tyk. No dobra, no i co teraz? Chyba teraz w pierwszej chwili muszę tost rzucić? A, zaraz. Chyba mogę zrobić tak, że... O, nie. Jednak nie. Zaraz. A jakbym rzucił jakoś tak? Pyk. Aha. To mógł być najlepszy pomysł. Zaraz. Pyk. Też nie. Zróbmy tak. Jestem tak, to mogę się unosić. A nie, zaraz. Przecież jak mam tost, to mogę przejść tutaj. Na ciebie się zastanawiam w ogóle. Boże święty, pokonałaby... Nie zagadka by mnie pokonała pierwsza, tylko własny idiotyzm. Dobra, zdysasemblujemy sobie tościka, możemy przejść. Tościk, dasz radę. A nie, w sumie on może w ten sposób przeskoczyć jeszcze. God damn it. Nie do końca o to chodziło. Pyk. O! On się może osuwać przecież, proszę bardzo. Nie przejmuj się, nie zostawię żadnego masełka na twojej sierści, nie ma sprawy. Miau. Twoje plecy i tak nie są przecież podłogą, więc nic nie striggeruje zasady. A przy okazji jest całkiem ciepło. To prawda, więc możemy się tutaj pocieszyć wspólną obecnością. Co jest ten, jak on spadnie na mnie? Okej, okay, nie może się zdisasemblować, bo wtedy się paradoksowa ściana pojawi, że tak powiem. Okej, okay, interesujące. Dobra, czyli co, my możemy zrobić teraz tak. A zaraz, jeżeli się zdisasemblujemy tutaj, to chyba powinno być okej, okay, nie? O właśnie, pyk. I możemy przejść dalej, jest okej, okay, dobra. Tutaj nie ma co kombinować za bardzo. Pyk. I sobie przechodzimy do kolejnego etapu. Ej, fajna jest ta gra na razie. Oczywiście, dopóki będzie łatwa i będę w stanie ją ogarnąć, to będzie fajna. To teraz co? Zdysasemblujemy się i umieramy. Świetny pomysł. Okej. Okay. Pierwsza śmierć za nami. Trzeba uważać. Tutaj można się zdysasemblować. My to tutaj też się można... A, bo to też może... też może umrzeć. Dobra, to my się odsuniemy. W takim wypadku ta trzeba delikatnie po prostu przeskoczyć i możemy cisnąć dalej. Okej, okay, to na to ścika trzeba po prostu uważać. Czy możemy dalej się po tym spinać? Możemy. Okej, okay, czy tost tutaj może... Musimy tak, zdisasemblować się. Teraz tak, tost idzie na swoje przygody. Tędy po prostu. A my tutaj sobie po prostu pyk. Po tym drapaczku wyskoczymy. Proszę bardzo, i jesteśmy znowu w komplecie. Jakże pięknie. Najlepsza możliwa ekipa. O, bez tosta co prawda, ale jesteśmy w stanie tutaj przeskoczyć. Pyk. A, możemy też zeskoczyć z tego. Zobaczmy, co tu w ogóle się dzieje. Pyk. Tutaj zgarniemy wszystko. Dużo tych rzeczy. Zastanawiam się, czy trzeba będzie teraz opaść z tamtej strony, bo tego tosta w ogóle nie widzimy. Więc ja tutaj mogę spaść. Proszę bardzo. A, no tak. No i jak się okazuje, to trzeba będzie tak zrobić właśnie. Bo przejście się otworzyło po tej stronie. Elegancko. Co teraz? Tost jest na jakiejś takiej lodowej pokrywce. Tam mogę przejść, ale zastanawiam się, czy coś tu po prawej jest. Tak. Tam się nie poruszę, dopóki tosta nie zgarnę. A co tutaj? Jest lodzik. A to ciekawe, że ten lód tutaj jest. To coś robi? Czy właśnie, to jest zastanawiające. Teraz rzucę tosta, żeby się tego dowiedzieć. Pyk. A, nie możemy się na takiej powierzchni przemieszczać, bo to jest lodowe chyba i lód nie pozwala na takie akcje. A to ciekawe swoją drogą. Jak mamy przejść tam? Mogę zrobić tak, ale... A, nie, dobra. Dobra. Czaję. Musimy zrobić taką akcję. Pyk. I teraz zrobimy pyk. No przecież my możemy na to, tylko nie możemy tak po prostu hopsa, złapaliśmy go w locie i lecimy dalej. Oj, tu jest lód wszędzie, ale my nie możemy tak po prostu przejść, więc trzeba zrobić pyk. Kot przejdzie. Aha, no tak, nie możemy teraz wrócić. Jeżeli to spierniczyliśmy, to jest po sprawie, nie? Pyk. No chyba jest po sprawie właśnie. Dobra, to resetujemy, wytrzymując. I teraz pytanie brzmi, co my tu możemy zrobić. No tak, tutaj też, jeśli zrobimy tak, to jest po sprawie. Więc resetujemy. Jeżeli zrobimy tak... A co jeśli... Nie, to tak nie zadziała totalnie. Nie, to też mi się nie podoba. To co jakbyśmy... Nie no, podnieśliśmy go teraz, jest wszystko okej. Okay. Nie możemy się stąd wystrzelić. A może to trzeba jakoś tak w locie zrobić? Nie, no to też nie za bardzo. No tak, nie damy rady. Interesujące. Okej, czaję. Bzium. Proszę bardzo. Nie było aż tak skomplikowane. Ale i tak się będę cieszył z tego tytułu. Że się udało. Dobra. Pyk. Ha. Okej. A tak, nie wyskoczymy tam, bo tam jest lód. Jak się połączymy,
To też nie damy rady. A zaraz, on nie może wejść do tego pojemnika, nie? Tutaj wrócę na przykład po to. Ale mogę go tu przenieść. Spróbujmy, może o to chodzi właśnie. Pyk. Pyk, tak, totalnie. Hopsa, mamy. Lecimy do kolejnej misji. Super, ej, na razie sobie radzę całkiem nieźle. Nie jestem aż taki niemądry, jakby się wydawało. Pyk, pyk. No zaraz. Przecież tam... Nie wezmę tego w ten sposób. Chodź, to ścig. Musiałbym jakoś tak... O kurczątko. Zaraz, a jakbym zrobił... Nie. Może musimy tutaj się jakoś wypuścić. No, dokładnie. Teraz możemy zgarnąć tą przestrzeń. Pyk. Proszę bardzo, pójdziemy teraz górą. Znajdziemy sobie tutaj przejście, wypuścimy się. Złapiemy to ścika i spadamy stąd. No, robi się coraz bardziej skomplikowanie, nie? O! Thank you. Aha, co teraz? Wydaje mi się, że teraz to nam tego tościka znowu przeniesie na naszą stronę. Pyk. Świetnie. I bzium, spadamy do kolejnej lokacji. Teraz tak, co tutaj jest? To jest jakaś taka dziurka tutaj się nagle pojawiła. Okej, okay, i my tam się musimy... Musimy się tam dostać, kurde, ale to jest ciekawe w tym momencie. O! Okej. Nie, zaraz. Zresztą bez sensu. Nie może być w ten sposób. Nie może być totalnie w ten sposób, chyba że... Nie, pyk. Nie wiem, jak zrobimy tak... O, nie. Zaraz. Tak, dokładnie. Odwrotnie po prostu tego, co zrobiliśmy. Smartness! Very smart, Radosław. Czyli ja, generalnie. O, okej. Okay. Aktywowaliśmy, teraz możemy się zdisassemblować. Aha, i to wtedy włączy to z kolei. Okej, okay. Eject toast! Dziękuję, oddali mi tosta. Aż mnie zmroziło. Słyszałem o tym, że jakiś tost został stostowany. Tym właśnie. Tym, czyli w czym? Tym, w tej rzeczy? A, że go stostowało, że go po prostu spopieliło. Okej. Okay. No spoko, nie musisz się martwić, tościk. Ja cię tak łatwo nie wydam tutaj. Eject toast! Jesus, to faktycznie jest agresywne. Dobra, to co, możemy jakoś... A, możemy to wyłączyć teraz. W sumie to... Czemu to tak zadziałało? Nie wiem, ale tutaj tosta muszę ejectnąć. Eject toast, okej, w tamtą stronę. Tu możemy to włączyć i możemy spadać. To było mało problematyczne, na szczęście. Teraz tak, jak tu sobie włączymy moc, to tutaj się wyłączy, okej. Czyli zasada jest taka, że tutaj tościk już musi być, ja tutaj się wtedy wyłączam. Tościk powoli tutaj sobie może już wygenerować przejście, pyk. I puf, i proszę bardzo. I teraz ja mogę tutaj Nie, najpierw on musi wyjść. Ejectujemy tosta. I teraz mogę ja sobie to otworzyć. Proszę bardzo. Zium. I lecimy do kolejnego etapu. Pięknie. O. Trochę mnie to martwi. Troszeczkę mnie to martwi. Ale zaraz, jeżeli zrobię tak. A no tak, nie naprawdę w ten sposób. Może mogę to zrobić w sumie tak. O. Eject! Okej. Okay. Jak włączę to? Otworzę tamto, ejectniemy to. Wrócimy i możemy wyjść. Wszystko absolutnie zgodnie z BHP i bezpieczeństwem. Okej, czyli tu możemy zrobić taką akcję. Tylko, że to tak raczej nie wyskoczy, kurde. A blisko tam jest, może byśmy dali radę? Ciekawe, a może po prostu właśnie tak, dokładnie. Okej, ale nie, niekoniecznie w ten sposób. Teraz. Pyk. Boom. Eject. I lecimy dalej. Wystrzeliwujemy tego tosta po prostu. Mam nadzieję, że nie będzie on tego nam za zło w żaden sposób. A teraz pytanie brzmi, czemu to jest w ten sposób zrobione? Okej. Spoko. Wystrzał tam. Wystrzał z powrotem. Wystrzał. Dobra. Zaraz, jeżeli wyślimy tak, to się podniesie. Jeżeli wyślimy tak, to się podniesie jeszcze wyżej. I jeżeli wyślimy tak, to trafimy na nas. A teraz to. I to się obniży. To nie był dobry ruch. To się podniosło. To się obniży.
Au! No tak, zostaliśmy tam, zostaliśmy pod tym. To było trochę niemądre. Okej, to się obniża. To się podwyższa. Ja przebiegam na drugą stronę. No ale jak jego zablokować teraz? Chyba, że po prostu tak. O, chyba tak, chyba tak, chyba tak, chyba tak. Pyk. Dobra. Nie takie trudne, nie takie trudne. Wcale nie takie trudne. Chwilę po prostu wystarczyło logiki. Okej. Co teraz? Nie możemy się na pewno nigdzie pozbyć tosta tutaj. Dlatego się go tu pozbędziemy. Świetny pomysł. Co to otworzy? Otworzy tamten fragment. Więc możemy sobie tutaj przeskoczyć. Okej, I kinda see the... Dobra. Chyba tak to musimy zrobić. Tak mi się wydaje. Zaraz się dowiemy. Pyk. Tak, tak. I teraz go ściągniemy w dół. I teraz jeszcze raz to wyrzucimy i możemy iść dalej. Dobra. Pięknie. Tutaj co się stanie, jak to kliknę? A, to jak tutaj stoimy, to się otwiera. Dobra. Czyli mogę tutaj zostawić to ścika. Pobiec z powrotem. Przeskoczyć sobie wprost do tego. Bum. Nic to nie zrobiło. Pyk. Dobra. No i elegancko. Tutaj jest duża chmura, ale ona nam nie przeszkodzi w żaden sposób. To robi to. To otwiera te dwie rzeczy. Okidoki. One się po prostu zamykają, jeżeli nas tam nie ma. Chyba powinniśmy zostawić to tutaj i po prostu przeskoczyć na dalszą część wzmocnionymi skokami, tak mi się wydaje. O, proszę bardzo. Pyk. Wait. To się otwarło, ale my jeszcze tosta musimy wrócić, więc... Po prostu wróć. Chyba po prostu wróć. Okej. Okay. Pyk. Idziemy sobie dalej. Jestem ciekawy, czy jakieś bossowie tu się pojawią. A raczej chyba nie, to chyba nie jest tego typu gra. Chociaż kto wie. Okej, okay, czy to się przesuwa? I see. Czy trzeba chyba po prostu wymierzyć odpowiednio czas? No, blisko, blisko było, ale tak. Wydaje mi się, że to o to chodzi mniej więcej. Tak. No nie, jak tak zrobimy, to się źle skończy. Nie, fuck. A dobra, możemy go po prostu zepchnąć teraz. Świetnie. No i jest wszystko zrobione. Elegancko. Kolejna runda pomysłowych pomysłów za nami. Daisy, tu jest problem, bo jeżeli tutaj wyrzucimy tego tosta, to my padniemy tam. Chyba trzeba zrobić tak. Nie! Ach, ale tak, tak to trzeba zrobić, już to widzę. Przynajmniej. To mechaniczne problemy w tym momencie, a już nie. O, tylko teraz musimy... Możemy po prostu chyba zaskoczyć, nie? Dokładnie. Pyk. Myślałem, że może muszę go w locie złapać, ale to by było niepotrzebne po prostu. Można by to zrobić. Wierzę, że można by to zrobić, ale... Pyk. Okej. Okay. Pyk. Pyk. Nie, bo tak to nam się otworzy. Ale okej, okay, dobra. Jezus, się przestraszyłem. Przez chwilę. Zaraz. Tam to jest zamknięte jednak. Dobra, pyk. Właściwie to pyk. Dobra. Pyk, teraz na nas to spadnie i my możemy już lecieć. Czasami innymi słowy trzeba po prostu podwójnie coś wykonać. Ale jest to do zrobienia. Dobra, co teraz? Tościg jest tam. My możemy otworzyć to. Spadnie to tutaj. Ale jeszcze jest ta opcja, żeby tam właśnie wskoczył. Czyli tam na przykład teraz puf, 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 puf. Po co? Nie wiadomo po co. A musimy go jakoś jednak stąd... A zaraz, zaraz. Pyk, 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 pyk. A teraz tutaj sobie przejdzie. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay, chyba o to chodziło, nie? Jakby, znaczy, level zaliczony, więc chyba o to chodziło. Jakieś takie dziwne poczucie nieogarnięcia mam. Dobra, tutaj sobie wskoczymy. O! O, jak pięknie nam wyrzuciło, okej. Okay. Czyli mamy nową mechanikę generalnie. O to chodzi, dlatego zostało to nam pokazane, żebyśmy... Czy, zaraz, o co tu chodzi z tym pokojem? Ten pokój wygląda, jakby tu miało jakieś przejście ukryte być, czy coś. A nie, po prostu... Nie, dobra, no tak to wygląda. Nie wiem, po co ten pokój był, ale pewnie jakaś tam logika... Tutaj chyba tost ma po prostu siedzieć, wtedy to się otworzy.
Możemy tosta wyrzucić. Pyk. Pyk. O, elegancko. Puf. Idziemy dalej. Dobra, teraz tak. Tutaj nie damy rady przejść. No bo nie damy, faktycznie. Nie da się tego tak zrobić, żeby to się chwyciło czegoś. To działa po prostu w jeden prosty sposób. Ale możemy wyskoczyć w ogóle tam do góry. Pyk. Super. Tu. To się powinno teraz podnieść. Jesteśmy na miejscu. Teraz tościg może wrócić już do nas. Tylko, że jak my go mamy złapać? A nie, on w sumie może do nas po prostu przybiec. Zresztą nie ma problemu. Czasami się harpię na tym, że myślę, że jest problem tam, gdzie on go w ogóle nie występuje. Ale no, może lepiej w ten sposób niż nic nie myśleć nigdy. Dobra, tam jest jakieś ciekawe przejście. Nie, moment. To jest taki malutki skrawek terenu. Ja bym bardzo chciał przetestować, czy tutaj coś jest. Nie, nic tutaj nie ma. Dobra, w takim wypadku wrócimy sobie, pyk. Okej. Aha, bo nas to zmiażdży, jeżeli to, on to puści. Tak, ja rozumiem to. Jeżeli jeszcze raz on tam, pyk. No właśnie, a może mamy stać właśnie tutaj? Z drugiej strony teraz mamy taką możliwość, więc pyk. No i proszę bardzo. Załatwiona sprawa! Jazda na pełnej z naszym koto masełkiem. Pyk. Okidoki. Tutaj sobie możemy zeskoczyć. Teraz tościg może sobie pójść. Tylko, że jak tościg sobie pójdzie, to problem jest taki, że to się zamknie wtedy. A jak się zamknie, no to... Ha. Teraz co my mamy zrobić? Mamy doprowadzić... A dobra. Mamy kota doprowadzić w wiadome miejsce. I zaraz, technicznie rzecz biorąc... A dobra, nie. No tak. To jest zrozumiałe, tylko pytanie... A, bo my to możemy włączyć. A dobra, bo naszym celem nie jest dołączenie pól w tamto miejsce, pyk. O. Pyk. No i proszę bardzo. Nie, no dobra, czuję się trochę dowartościowany dzięki tej grze, w kwestii mojej inteligencji. Jednak nie okazuje się, że nie jestem aż takim tempakiem, jak myślałem, moi drodzy. Ale tak prezentują się pierwsze, około pierwszych 20 minut z Kato. A właściwie pod tytuł tam jeszcze jest Battered Cat. Kato Battered Cat, dokładnie rzecz biorąc. Moi drodzy, bardzo przyjemna, stosunkowo prosta jednak, gra logiczna, ale bardzo też urocza. I też ciekawa, nie ma co ukrywać, że te overwhelmingly positive oceny na Steamie, które teraz kompletnie zbaczerowałem wymowę, to są zasłużone, ponieważ wygląda to bardzo ślicznie, sprawia to przyjemność, fajnie się tym klika, generalnie rzecz biorąc jest to właśnie tego rodzaju mała, prosta gra, prosta to tak w cudzysłowie bardzo dużym, która lubi się widzieć na Steamie. Ale jestem bardzo ciekawy tego, co wy macie do powiedzenia na temat tej gierki, więc dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Z chęcią to poczytam, podyskutuję z wami. Zawsze mi to miło widzieć. No i oczywiście zapraszam was do subskrypcji kanału. My się usłyszymy znowu niedługo, więc do usłyszenia i trzymajcie się ciepło. Hej!